Dzień dobry. Pięć elementów manipulacji narcyza. A może zanim zacznę mówić, przedstawię się. Nazywam się Marta Wnuk, prowadzę kancelarię w Warszawie adwokacką i przeprowadziłam w ostatnich dniach analizę spraw, gdzie mamy zdiagnozowane zaburzenie narcystyczne. I okazało się, że w wielu tych sprawach, które prowadzę, gdzie mamy zdiagnozowany narcyzm, pewne elementy manipulacji się powtarzają. Spisałam pięć elementów. To jest status ofiary, przerzucenie winy, zagrywki dziećmi, finansowy lęk i pięć latające małpy narcyzy. I zaraz rozwinę, o co chodzi. Pierwszy status ofiary. Niezależnie kto zawinił, pamiętajcie, że to on będzie ofiarą. Będzie płakał w sądzie. Ubierze się na siwo, ponieważ kolor siwy w sądzie jakby najmniej jest wyraźny i z psychologii pokazuje, że umniejsza. Wobec tego będzie płakał, będzie w starych butach, będzie biedny, a w ogóle to zaraz wybuchnie mu bomba w domu i najprawdopodobniej jutro straci pracę. Nieważne, że kilka godzin wcześniej podpisał wielomilionowy kontrakt i robi szopkę, ale tak właśnie będzie w sądzie. Będzie przygotowany, ponieważ on wie, jak trzeba manipulować ludźmi. Wobec tego spodziewaj się tego, że będzie płacz, ale ten płacz będzie tylko i wyłącznie manipulacją. W wszystkich tych aspektach manipulacyjnych należy pamiętać jedno. Nie można wejść w stan emocjonalny tego manipulanta, ponieważ on Cię wciągnie do swojej gry. Przerzucenie winy, punkt drugi. Narcyz musi poczuć, że on jest ofiarą. I tym samym, patrząc analogicznie na sprawę, musi przerzucić odpowiedzialność na drugą stronę. I on zrobi wszystko, żeby przerzucić tą odpowiedzialność. Mimo, że tak nie ma, to będzie chciał przerzucić tą odpowiedzialność i że za wszystko, co złe, to właśnie winna jest druga strona. Nawet waliograf nie jest w stanie wyłapać pewnych kłamstw osoby zaburzonej narcystycznie, albowiem ta osoba wierzy w to, w co mówi i chce w to wierzyć. Trzy. Zagrywki dzieci. Jeżeli czeka Was sprawa rozwodowa i macie Państwo dzieci, to obszar dzieci z pewnością będzie dotknięty. Narcyz będzie chciał zmanipulować dzieci. Będzie mówił źle o drugim z rodziców. Będzie przekupywał dzieci. Będzie obiecywał, sprzedawał marzenia i pieniądze. Być może będą to tylko słowa, ale tak właśnie będzie. I jest to przykre, bo niekiedy taka osoba nie sprawowała takiej bezpośredniej pieczy nad dziećmi, nie angażowała się w wychowanie i często nie było jej, a nagle jest najlepszym tatą, mamą. Niestety jest to manipulacja, kwestia czasu. Czas rozwiąże tą sytuację i pokazuje wszystko. Wobec tego nawet w ekstremalnie trudnych sprawach, gdzie narcyz wygrywa dzieci, często dochodzi po wielu miesiącach do zmiany jednak miejsca zamieszkania dzieci, albowiem dzieci otwierają oczy, widzą i pewna manipulacja ma tylko określony termin ważności. Punkt 4. Finansowy lęk. Osoba narcystyczna, jeżeli jest mocniejsza finansowo, będzie robiła wszystko, żeby ten finansowy lęk wzbudzić w Tobie. Na różne sposoby. Będzie podchodziła na sali sądowej i mówiła, że i tak nic przez sąd nie osiągniesz. I tak sędzia da niskie alimenty. Lepiej dogadaj się ze mną. Będzie wszystko robiła, żeby wzbudzić lęk finansowy. Wobec tego jedynym rozwiązaniem to jest dobra konsultacja prawna, tak żeby wiedzieć, co się może wydarzyć i jakie masz po prostu możliwości. 5.
Latające małpy, narcyza to mój ulubiony temat. Kim są? To są osoby, które narcyz szuka i one pojawiają się w sądzie. Mijają się z prawdą. Ale nie dlatego, że kłamią tak wyrachowanie. One tą informację posiadają od tego narcyza. To narcyz właśnie je zmanipulował. To narcyz przedłożył im inną wersję wydarzeń. A one powtarzają. Jeżeli chcemy poddać wiarygodności tym świadkom przed sądem i udowodnić, że jednak nie są te osoby wiarygodne, to musimy zrobić wszystko, żeby poprzez dobrą umiejętność pytań zweryfikować wiarygodność, prawdomówność i opieramy się wówczas na faktach, a nie emocjach. Wobec tego, jeżeli przed Tobą jest sprawa o rozwód albo inna sprawa rodzinna z narcyzem, to pamiętaj, że status ofiary, przerzucenie winy, zagrywki, finansowy lek, latające małpy czekają i Ciebie. Jednakże nie zmienisz narcyza, ale możesz zmienić swoje podejście względem tej osoby i osiągnąć taki dystans psychiczny, że wówczas Twoja strategia procesowa na sprawę będzie na tyle dobra, że wygrasz i osiągniesz to, co chcesz. Dziękuję.